Domine Patri. Piotrowski! Piotrowski! Panie Piotrowski! Panie Piotrowski, co pan zrobił z tą budą? Miał pan ją tylko pomalować. Mówiłem, żeby na szaro zrobił pan ze mnie pośmiewisko. No ale pomyślałem, że ten, że... Pan tu nie jest od myślenia, od tego jestem ja. Dobra, niech pan to jeszcze dzisiaj poprawi. Klamkę pan u mnie naprawił? A to już, tak. Tamtą studzienkę już zrobiłem, no a teraz tu, aby wykończyć. A co z ręką? A to tak, z drzewa spadłem. Niech pan na siebie lepiej uważa, panie Piotrowski. Ja bym tego Piotrowskiego dawno już spławiła. Jeszcze któregoś dnia ta fajdłapa jakąś katastrofę tu wywoła. Co on robi z tymi pieniędzmi? Co tu zarobi? Panie, mu się podoba. Jemu się wszystkie podobają. Dzień dobry. Już jest? Dzień dobry, no tak, właśnie, siedzi u pana. Piotrowski nie chciał go wpuścić i facet jest wkurzony na maksa. Zrobiła mu pani herbatę? Nic nie chciał. Nawet herbaty? Wszystko ma pan tutaj jak należy. Musi pan jednak obniżyć koszta. Ale formalnie nie ma pan żadnych uwag. Nie no, papiery są w porządku, ale z tymi kosztami musi pan coś zrobić. Ale co? Ja studiowałem historię sztuki, a nie finanse. Niech pan zwolni tego na dole. Piotrowskiego? On i tak nie ma nic do roboty. Cały dzień gapi się na gołębie. Ale jest wesoło. Zawsze mu się coś przytrafi. Wczoraj spadł z drzewa, 3 tygodnie temu ktoś go postrzelił z wiatrówki. Panu jest jeszcze wesoło. Co on nam szkodzi? Dopóki nie zapija, wszystko jest w porządku. Mieszka z matką, wszystko co zarobi jej oddaje. Poza tym, co on tam zarabia? Niech pan zwolni chociaż jednego, żeby było widać, że pan coś robi. No dobra, skreślę go z listy płat. Zwolni go pan. Nie, będę mu płacił z własnej kieszeni. Dlaczego? No dobra. Dobry. Dobry. Dwie żarówki. Dwa złote. Coś jeszcze?
Dziękuję. Co pan taki elegancki? Przyszedłem złożyć rezygnację. No dobrze. Coś jeszcze? Nic. To nie będę pana zatrzymywał. A nie trzeba nic podpisać? Nie. Nie? Dobra. Pan to podpisze. Przemyślał to pan? Co pan będzie robił? Z czego będzie pan żył? Zakład otwieram. Jaki zakład? Fryzjerski. Damsko-męski. Gdzie? W Budzie po Wiercu. Kto będzie w tym zakładzie ludzi strzygł? Ja. Pan? Ja. A pan umie strzyc? Nie umie. Pan nawet głupiej klamki nie umie naprawić. Niech pan idzie, nie mogę tego słuchać. Jeszcze coś? Nie, a panie prezesie, a jak się nie uda, to mogę wrócić? Ode mnie można odejść tylko raz, panie Piotrowski. Pan wstąpi po drodze do sekretariatu. Basia będzie miała dla pana zaległe pieniądze. Co on wyprawia? Idzie na swoje. Thank you.
Proszę. 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 Ta-tam, ta-ra-ta-ta-ta-tam. Jeśli to nie jest prawda, jeśli Henryk jej nie kochał wcale, jeśli to nie jest prawda, la 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 la. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę usiąść. Proszę. A przemyślał to pan? Co pan będzie robił, z czego będzie pan żył? Ode mnie można odejść tylko raz, panie Piotrowski. Fundacja Kultura, słucham. Zaraz zobaczę, proszę poczekać. Zakład energetyczny. We wtorek będą pieniądze. Szefa nie ma, ale prosił przekazać, że wszystkie rachunki zostaną uregulowane do wtorku. Tak, przekażę. Do widzenia. A może pójdziesz i zrobisz sobie trwa u niego? Akurat. Trochę go żal. Też człowiek miał różne w życiu plany. Ale żeby pojechać aż tak? A mnie go tam nie żal. Jak taki głupi. A co, źle mu było u nas? Dzień dobry. Niech pan siada. Niech pan siada, panie Piotrowski. Niech się pan nie wygłupia, panie Piotrowski. Serce się kroi, jak pan tak całymi dniami stoi w tym oknie. Skupić się w pracy nie możemy. Kto tu panu przyjdzie się ostrzec, na miłość boską? Przecież tu pana wszyscy znają. Niech pan
pan porozmawia z szefem. Panie Piotrowski, ja pana proszę. Raz pomógł, to i znowu pomoże. Zobaczy pan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co znowu, panie Piotrowski? Dobry wieczór. Niech pan mówi, późno jest. Do domu muszę wracać. Bo może... Co? Może bym pomógł, co? Panie Piotrowski, nie, mi pan da spokój. Ja nie mam teraz pieniędzy, muszę oszczędzać. Jestem fundacją. Ludzie też będą inaczej dawali, jak zobaczą, że szanuję ich pieniądze. Dobranoc. Piotrowski. Studzienka się znowu zepsuła. A to kiedy wy trzeba przyjść? Nie. Jutro, pojutrze. Jak pan będzie miał czas. No ale ci ludzie co dali na fundację? Na niech ich szlak trafi. Na razie. Pan wejdzie. Nie, jestem umówiony. No to na chwilę.
ładnie tu pana. Panie prezesie, dlaczego ludzie nie przychodzą? Co ja im takiego zrobiłem? Ludzie nie są źli, panie Piotrowski. Ludzie nie są źli. Niech pan to sobie zapamięta. No to lecę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawno pana u nas nie było, panie Piotrowski. Trochę chorowałem, ale już zdrowy jestem. Co podać? Dziękuję. Do widzenia, panie Piotrowski. Nie jest damsko-męski. Cholera jasna. Kto z panów pierwszy? Bębenek. Jak pan sobie życzy? Włosy się myje tylko raz na tydzień. Jak tak dalej pójdzie, to w ogóle nie będziesz miał włosów. Zimą, na dwór, tylko czasem. Nigdy w mokrą głowę.
dobry, panie Piotrowski. Dobry. Niech pan wpadnie do mnie później do biura. Muszę się pana w czymś poradzić. Dobrze, dobrze, panie prezesie, dobrze. O! Dzień dobry. A dobry. Panie Piotrowski, a może by pan pozamiatał przed naszym sklepem, co? Dobrze zapłacę. A jakże? Potem przyjdę. O, nie, nie ma gwałtu. No, na razie. Dzień dobry, panie Piotrowski. Wpadnie pan do nas? Zimno dzisiaj. Zrobimy herbatkę, dobrze?